Karolina Dobrowolska, dobry wieczór. Drodzy Państwo, dziś wiosna pokazała nam bardziej kapryśne oblicze. Jutro też będzie pochmurno i z deszczem, ale i słońce się pojawi. I do tej, powiedzmy, nie najlepszej pogody dodajemy zmianę czasu na letni, a więc dziś śpimy o godzinę krócej. Pogodę psują nam o te chmury, które szczególnie w nocy przyniosą nam opady w północnej części kraju. I to za nimi płynie chłodne powietrze. To właściwie odczuliśmy już dziś. Było nawet o 10 stopni chłodniej niż w ostatnich dniach. Za to jutro temperatura będzie zbliżona do dzisiejszej. A deszcz? Ten popada głównie na północy kraju. To wszystko dlatego, że tu mamy taką zatokę niżową. Natomiast rozpogodzenia, o te właśnie, które tutaj widzimy, to już jest zasługa wyżu, który takim klinem obejmie głównie zachodnie i południowe regiony naszego kraju. Ciśnienie wzrośnie, w południe Warszawie będzie 995 hektopaskali. No i tak jak wspominałam, dziś zmieniamy czas na letnie o godzinie 2:00, przestawiamy zegarki na godzinę 3:00, ale przecież właściwie możemy to zrobić także rano. Natomiast w nocy spodziewamy się opadów deszczu. I tak na północy kraju padać będzie mocno, dodatkowo jak widać silniej powieje. Prędkość wiatru może dochodzić do 60 km na godzinę. Na pozostałym obszarze popada przelotnie, a wiatr będzie umiarkowany, a na południu nawet słaby. Na termometrach od 3 stopni na Suwalszczyźnie i Śląsku do 6 na Pomorzu Zachodnim. Jutro więcej słońca niż dziś, padać będzie przelotnie i tylko na północy bardziej deszczowe niebo. W pierwszej części dnia najmocniej popada na Pomorzu i Suwalszczyźnie. I taka pogodowa przeplatanka słońca, chmur i deszczu będzie nam towarzyszyć także po południu i będzie od 8 stopni w deszczowym Gdańsku i Suwałkach, przez 11 w centrum, po 14 na południowym wschodzie. W poniedziałek powrócą deszczowe chmury, które tak przepłyną nad Polską z zachodu na wschód i jedynie na południu będzie więcej pogodnego nieba. Temperatura właściwie bez zmian, od 8 do 15 stopni, a rano na wybrzeżu silniej powieje. A przyjemniej zapowiada się wtorek. Nie dość, że w całym kraju nie zabraknie słońca, to jeszcze zrobi się cieplej i będzie od 14 nawet do 18 stopni. I tak ciepło życzę Państwu spokojnego wieczoru. Dobranoc.